Wczoraj było pierwsze czytanie, później projekt przyjęła komisja, a być może jeszcze dziś będzie głosowanie nad ustawą bezkarnościową. Chodzi o zaniechanie ścigania samorządowców za czyny związane z wyborami kopertowymi. PiS włożył ekspres do sejmowego ekspresu i już widać stację końcową. Michał Tracz. Tak wygląda klasyczny sejmowy walec, jak nazywa to opozycja, ruszył wczoraj. Kierując się troską o ciągłość władzy państwowej. By dziś rano jeszcze bardziej przyspieszyć. Ustawa, która ma chronić działania propaństwowe. I głosować jeszcze dzisiaj wieczorem lub po weekendzie. Ten projekt nadaje się do kosza. Wszystko może więc zająć władzę jakieś 35 godzin, mimo że cała opozycja zapowiada, że będzie przeciw. Prawo i Sprawiedliwość wchodzi w buty sądów, bo jeśli ktoś popełnił przestępstwo, jeśli ktoś naruszył prawo, to od tego jest prokuratura, a potem niezależny i niezawisły sąd. Chodzi o sam środek pandemii, pamiętne wybory kopertowe i samorządowców, którzy przekazali wtedy spisy wyborców Poczcie Polskiej. Władza chciała, by to poczta, pomijając Państwową Komisję Wyborczą, zorganizowała wtedy wybory prezydenckie. Poczta zawnioskowała więc do gmin o spisy wyborców, co sądy uznały za nielegalne. Dziś szacuje się, że zrobiło to prawie 20% wszystkich gmin w kraju. Wobec części trwają już śledztwa, niektórzy mają zarzuty, trwa kilka procesów, a jeden wójt usłyszał skazujący wyrok. Władza usprawiedliwia ich dzisiaj tak. To były działania propaństwowe, działania, które miały zapewnić funkcjonowanie najważniejszego organu w państwie, jakim jest Urząd Prezydencki. Stąd już drugie podejście do tak zwanej ustawy abolicyjnej, a ta zakłada, że wobec tych, którzy przekazali dane poczcie, nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza. Wszystkie orzeczone już prawomocnie kary nie podlegają wykonaniu, a skazania ulegają zatarciu. Historia ani ustawodawstwa państw demokratycznych nie znają takich rozwiązań. To są rozwiązania typowe dla państw autorytarnych, despotycznych, gdzie jedna władza rządzi wszystkimi, łącznie z sędziami. Ten projekt jest niezgodny z prawem. Opozycja mówi więc, że oto władza chce zastępować sądy i chronić swoich. To jest ustawa antydemokratyczna, antykonstytucyjna i antypaństwowa. PiS przypomina, że była pandemia, a samorządowcy działający ramię w ramię z rządem dbali o zdrowie ludzi. Cieszę się bardzo, że są wójtowie, którzy chcą pracować dla Polski, dla Polaków i dla swoich mieszkańców. Już był taki ustrój, gdzie władza wykonawcza zastępowała sądy i miałem wrażenie, że ten ustrój odszedł już do historii. Burmistrz Raszkowa koło Kalisza 2 lata temu dane mieszkańców przekazał poczcie. Po głębokiej analizie. Dziś mówi, że taką dostał wtedy interpretację prawną i działał w dobrej wierze. Był to czas trudny, covidowy. Działało dużo specyficznych przepisów, które pokazywały się właśnie na tą okoliczność. Takim samorządowcom Związek Miast Polskich radzi, by po ewentualnym skazaniu sami wytoczyli sprawy rządowi. Przeciwko panu wicepremierowi Sasinowi, przeciwko premierowi Morawieckiemu, czyli tym osobom, które ich namawiały do popełnienia przestępstwa. Mimo wyroków mówiących o złamaniu prawa także przez premiera i ministra cyfryzacji, nikt z rządu kary nie poniósł. Michał Tracz, Fakty.